musi być poddanie, Filip! Denis Górniak, jesteśmy po walce na KSW w Łodzi. To był debiut, ale debiuty często bywają brutalne. To też, jakie są twoje pierwsze wnioski? Jak się czujesz po tym pojedynku z Markiem Samociukiem? No, czuję się bardzo dobrze. Co mogę powiedzieć? No, wstaję. Już przeżyłem tyle w życiu, że tak naprawdę ta porażka nic nie zmienia w moim życiu. Tak naprawdę ze wszystkiego staram się stawać jak Feniks z popiołu. Liczę, że włodarze dadzą mi szansę w listopadzie zawalczyć u mnie na ziemi, czyli na KSW 100. Teraz sierpień odpoczywam, 1 września jestem na macie i zapierdalam, żeby po kolejne sukcesy. Zanim przejdziemy do aspektów technicznych tego pojedynku, wszyscy żyjemy dla emocji, to też powiedz, czym różnił się ten występ dla KSW już po walce od tych wcześniejszych? Wydaje mi się, że tylko otoczką, bo tak naprawdę jestem przyzwyczajony do różnego rodzaju walk, że tak powiem. Także no, nic to nie zmieniało, wyszliśmy się bić. Marek w sumie miał dobry plan, wydaje mi się, że w stójce i tak ja przewyższałem, po prostu dałem się wciągnąć w te jego łydy, że tak powiem. Byłem nastawiony po prostu na prawą kontrę, właśnie na tą łydkę, ale nie przypuszczałem, że Marek aż tak mocno kopie. No i co, no tak jak mówię, od pierwszego jedziemy z koksem, widzimy się bardzo możliwe, jak dadzą mi szansę włodarze w listopadzie. Jeżeli chodzi o te kopnięcia, to tak naprawdę które było tym kluczowym? No wiadomo, że pewnie ostatni wyłączyło nogę, ale czy po pierwszym już czułeś, że trzeba będzie tego unikać? Po drugim. Ten pierwszy jeszcze przyjąłem, ja jest okej, nie? No i potem mówię, dobra, przyjmuję dalej, nie? Ale już po drugim już czułem, że ma kopyto, no ale tak jak mówię, nasz plan był nastawiony na bezpośredni prawy, tam chyba jeden weszedł, chyba prawy bezpośredni, jeden podbródek weszedł. Także jestem zadowolony z tego debiutu. Pewnie tam hejterki będą mówić, że zaś mnie federacja hypowała, ale to nie było tak, że ja tego oczekiwałem, tylko po prostu sami to robili. Także pozdrawiam wszystkich hejterków. Macie jeszcze jakieś pytania, bo chciałbym... Oczywiście, to chciałbym tylko zapytać, czy po tym, jak poczułeś, że te kopnięcia bardzo dużo ważą, nie było pomysłu, żeby jednak wejść w nogi i wprowadzić plan B? No w sumie, no... Znaczy łatwo to powiedzieć poza klatką, a w klatce no, ciężko. Także no, byłem nastawiony na tą stójkę i na obronę obaleń, bo wiedziałem, że Marek prawdopodobnie będzie obalał, no ale jednak nie obalał. No i wynik, wiecie, jaki był. Sam koniec wyglądał bardzo brutalnie. Wyglądało nawet to tak, jakby ci odcięło po prostu prąd. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Z mojej perspektywy to wyglądało, że jeszcze przez 21 lat nikt mi nie odciął prądu i jeszcze tak przez długo nie będzie. No tak to wyglądało u nas po prostu, jak widzieliśmy to w kamerach, dlatego też po prostu zapytałem. No nie, po prostu, nie wiem, może po ciosie mi po prostu głowa poszła do tyłu, zamkłem oczy, ale normalnie funkcjonowałem, od razu wstałem, powiedziałem też tam tym, nie wiem, ochroniarzom, że nie chcę, żeby mnie łapali. Po klatce powiedzieli, że mogę wsiąść na wózek, też powiedziałem, że nie będę zjeżdżał jak ostatnia pi na jakimś wózku, tylko sobie dojdę sam do szatni. Także no, wydaje mi się, że jestem twardym gościem i no i po prostu poradzę. Nieraz sobie radziłem i teraz też sobie poradzę. To jakiego twardy gość życzy sobie rywala na tą swoją galę w rodzinnych stronach? A nie wiem, nie myślałem nad tym. Na razie myślę nad tym, żeby zjeść swojego Flintstona burgera w 8 Bili na Bytomiu i spędzić czas z rodzinką, bo tak naprawdę nasza rodzina najbardziej na tym traci, jednak przez większość dnia nie mam je w domu i narzeczona zajmuje się dzieciakami, także no, chcę z nimi teraz spędzić ten czas, a sierpień jest... Lecimy sobie nad morze, potem do Turcji, także pełny relaks i tak mówię, od 1 września podwójne tłoki i zaczynamy robotę. To na koniec, cięższe było zejście, ta przemiana z tych kilogramów, czy Marek Samociuk w klatce? Co było cięższym wyzwaniem? No nie wiem, porówno może. nie chcę nikogo wywyższać, także ten, ani też nie będę lizał dupy, także można powiedzieć, że pół na pół. Gdybyś chciał coś przekazać do widzów, do fanów, to jest ten czas, to jest ta chwila, minuta dla ciebie. Co, przede wszystkim chciałbym podziękować za dobry odbiór. Serio, nie spodziewałem się, że jak na debiutanta aż tyle ludzi będzie za mną. Tak jak mówiłem na dniu zawodnika, czy tam właśnie na
na jakimś vlogu z KSW. Przez całe życie staram się być w porządku osobą, kto nie podejdzie, kto nie chce pogadać, pogadam z nim. Staram się być dobrym człowiekiem, wiem, że dobro wraca, a karma też wraca, także staram się być dobrym człowiekiem i to są moje wartości, także no myślę, że dlatego ludzie mnie lubią, bo to co myślę też powiem, także jak zauważyliście na tym wywiadzie. Chciałbym jeszcze tu oczywiście podziękować moim trenerom, Mariuszowi Radziszewskiemu, Oliwierowi Bula, Grzesiowi Skibniewskiemu, wszystkim kolegom, którzy pomagali mi, że tak powiem, się przygotować, sparing partnerom. Tu na przykład jest Kamil dzisiaj ze mną, też bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim sponsorom, Bungie, Krymex, Royal, w Lufcie, Bytom, Usmabila. Oczywiście te sponsorzy, którzy też są na co dzień, czyli Food House, MGN, Bushido, My to Sukces. Dziękuję moim menadżerom i dziękuję przede wszystkim wam, że jesteście ze mną, mojej kochanej rodzince oczywiście, bo tak jak mówiłem, oni najbardziej na tym tracą i oni najbardziej ze mną są w tym wszystkim, także mojej całej kochanej rodzinie i całuję moje dzieciaczki, Maja, Liamek, tatuś, kocha was bardzo i liczę, że będziecie i tak ze mnie dumni. Tyle dzisiaj Denis Górniak, a my życzymy powrotu na zwycięską ścieżkę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.